Godzina 16.00 w telewizji Niezależny Lublin.pl. Witam Państwa, Ryszard Hołubowicz. To już dzisiaj nasz 5. program na żywo, ostatni w dniu dzisiejszym. Gościem specjalnym jest dzisiaj pan Grzegorz Muszyński, były prezes lotniska lubelskiego, a obecnie kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Lublina. Życzę samej. Panie Grzegorzu, proszę nam powiedzieć, nie podoba się panu prezydent Żuk? Drodzy Państwo, raczej poszedłbym o krok do przodu. Wydaje mi się, że część inwestycji, które zostały wykonane, zostały dobrze wykonane, niektóre mniej dobrze wykonane, niektóre bardzo przemyślane, niektóre dużo mniej przemyślane, ale Lublin oczekuje zupełnie innego teraz rozwiązania. Dzisiaj możemy patrzeć na Lublin zupełnie inaczej, bo każde miasto, które się rozwija, zawsze dostaje obywateli coraz więcej. Mamy od 8 lat za rządów Platformy sytuację, że obywateli jest coraz mniej. Ubywa, tak. Jeśli jest coraz mniej, to w rzeczy samej nie można powiedzieć, że jest coraz lepiej. Bo po cóż byłoby to, że ci, którzy mogliby tu zostać, mogliby tu funkcjonować, szukają swojego szczęścia zupełnie gdzie indziej. Ale pan pozwoli, że będę adwokatus diaboli. Proszę bardzo. Czy nie jest to tendencja ogólnopolska? Czy to tylko dotyka Lublina? Myślę, że w całej Polsce się tak dzieje, czyli wynika to ze struktur, że tak powiem, już partyjnych, centralnych, a nie regionalnych. Mylę Słuszna się? Uwaga. W tej chwili media ogólnopolskie podały, że prawie doszliśmy do maksymalnego wyniku, czyli 2,2 miliona obywateli naszego państwa wyjechało stąd. Być może trwale. Czyli już nie ma nas. Tak, 38... To jest chyba najgorsze w ogóle, prawda? Tak, tam było 2 i 3 w pewnym ale momencie. Że kiedyś to się mówiło, aha, no jedzie tam dorobić się czy coś takiego. Ja... W tej chwili większość osób nie ukrywa tego, idzie z zamiarem, dobra, ja tam zostanę, jeśli mi się ułoży. Jeśli się komuś rodzą dzieci i dzieci wchodzą w rok szkolny, w wiek szkolny, w danym państwie to zostaje to zamiatane praktycznie. Bo to jest, póki dziecko do szkoły nie chodzi, można wszędzie się przeprowadzić. Tak. Sam wiedziałem, w moim przypadku, kiedykolwiek myśleliśmy o jakiejś migracji, to a jak już dzieci są, to jest szkoła, obowiązki i nie da się tak łatwo podjąć decyzji. Pan ma dosyć dorosłe już dzieci, tak, prawda? Mamy dwie córki dorosłe i jedną jeszcze niedorosłą, 11-latkę. Także tutaj co też z tymi dorosłymi się dzieje? Dorosłe studiują właśnie poza Lublinem. Jedna i druga wybrała studia w Warszawie. Dobrze, że w Polsce, cieszę się bardzo. Niemniej jednak w Warszawie. Mam nadzieję, że sytuacja, jaka w najbliższych 4-8 latach wydarzy się w Lublinie, sprawi, że wrócą. Bo tak naprawdę można powiedzieć, że w Polsce jest tak zwany ostatni złoty strzał. Ostatnie, do 20 roku mamy pieniądze unijne, które albo zmienią ten region, a szczególnie stolicę tego regionu, albo nie. Nie ma osoby, która zostanie tutaj z powodu równej drogi, chociaż ja jestem za równymi drogami, ale na pewno to nie przesądzi o tym, że ktoś zostanie w mieście, ani też dlatego, że są wspaniałe inwestycje kosztotwórcze, wiadomo o jakich myślę. Wspaniale, że są sportowe, do sportu zawodowego obiekty, ale to nie stanowi o jakości życia ludzi, bo tak naprawdę ludzie powinni zarabiać pieniądze i oni decydować, na jakie imprezy będą chodzili, a na jakie imprezy nie będą chodzili. Z całą pewnością pewne roczniki pamiętają o środki czasów pracowniczych, gdzie każdemu już, że tak powiem, Okuninka w pewnym momencie zbrzydła, bo co roku musiał jechać do Okuninki albo tam nad morze też do jednego ośrodka. Ludzie powinni podejmować wybory. Ja patrzyłem na lotnisku, kiedy jeszcze pracowałem, kiedy już uruchomiliśmy. Pan był w okresie budowy lotniska ta, prezesem, prawda? Ja i mój zespół wybudowało lotnisko od A do Z. Niewątpliwy sukces. I miałem później kilka miesięcy możliwość patrzenia, kto lata. Jest na pytanie, jeśli ktoś powie, mało Lublinian lata. Faktycznie. Bardzo mało Lublinian lata, a jeszcze mniej ludzi spoza naszego miasta. I mogę zapytać, dlatego, że nie lubią latać?
drodzy Państwo, bardzo lubią latać. Ale jeśli dotkniemy kwestii wysokości zarobków, nawet jeśli już ktoś ma pracę, to wysokość zarobków, to dla nas tanie linie lotnicze nadal są po prostu drogie. Musiałby być tanie albo bardzo, 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 ale takich nie ma. Więc dotykamy innej rzeczywistości. Albo Lublin stanie się przestrzenią, gdzie ludzie zarabiają po prostu coraz lepiej, ponieważ praca, ponieważ firmy, które tu będą, które będą walczyły o pracownika i ta małymi krokami, bo na pewno niedużymi, ta wysokość zarobków będzie kroczyła w górę i będą szanse, albo będziemy się cofali i z naszego miasta, które chętnie zawsze przekazywałem informacje liniom lotniczym, że prawie 500 000 tutaj mieszka. I wiedziałem, że kłamie to okrutnie, mówiąc, że prawie 500 000 mieszka. To byłby cel nasz, Prawej Sprawiedliwości, że stawiamy za 4 lata, jest tak zwane zero, a w kolejnych już jest na plus. I nie, chodzi o to, żeby siłowo zmieniać granice, żeby dobrać ludzi, tylko chodzi doprowadzić tak, żeby Lublin, myślę, ku zaskoczeniu wielu, jest największą gminą rolną w województwie. To jest rzecz, można powiedzieć, fantastyczna niemalże. Czyli z tego, co rozumiem, pierwszy taki, że tak powiem, podstawową rzecz do naprawy, użyję takiego sformułowania, widzi Pan w tych procesach migracyjnych i to dotyczących Polski, w ogóle wyjazdu ludzi z kraju, ale jednocześnie wspomniał Pan na przykładzie swoich córek, że jest, ma też niestety miejsca i drenaż Lubelszczyzny w stosunku krajowym, prawda? Absolutnie tak. Ludzie opuszczają to miasto. To jest jedna rzecz, a druga to, pozwolę sobie podsumować to, co Pan powiedział, że jest konieczny też realny wzrost gospodarczy na Lubelszczyźnie. Tak. To, co Pan wspominał o tym, że mają być większe pobory pracowników, nie będzie większych poboru pracowników, jeśli kondycja lubelskich firm się nie poprawi. Prawda? Absolutnie tak. No to czy Pan Prezydent Żuk nie dbał o to? Drodzy Państwo, Pan Prezydent Żuk kończy pierwszą kadencję, a tak naprawdę to jego jest druga już kadencja, ponieważ w części poprzedniej kadencji prezydenta Wasilewskiego, także z Platformy Obywatelskiej, uczestniczył rok na początku i później dwa lata drugiej części. Więc odpowiadał za biznes, odpowiadał za infrastrukturę. Myślę, że gdyby miał pomysł na zmianę Lublina, no to żeby już być bardzo tak korekt w liczeniu, no to 7 lat wystarczy na to. Albo ktoś ma pomysł i w 7 lat jest w stanie przestawić tą sytuację, albo próbować przestawić. Tak jak ja mówię, drodzy Państwo, jeśli po 4 latach będzie nadal ubytek mieszkańców Lublina, to znaczy, że pomysł, który my proponujemy, był zły i należy i powinniśmy odejść. Ryzykowne, ale drodzy Państwo, w 2007 roku, kiedy zostałem prezesem portu lotniczego, podjęliśmy ryzyko, absolutnie ryzyko, można powiedzieć wręcz bezczelne ryzyko, że powiemy, że w 2012 roku port lotniczy będzie otwarty. I jak niewiele inwestycji, ta inwestycja była zrobiona w czasie. No ale tutaj czepia Pan się prezydenta Żuka. Nie widzi Pan tych hipermarketów, tyle powstało nowych w Lublinie. Nie będę komentował. Handel jest ważny, nawet bardzo ważny. On odgrywa istotną rolę, ale on nie stanowi o wartości miasta. Czyli co stanowi? Co chciałby Pan zmienić? Z całą pewnością uważam, że Lublin ma potencjał. Oczywiście dotkniemy, zaraz ktoś powie, że uniwersytety nie takie, czy za słabe. Uważam, że poziom uniwersytecki jest na tyle duży, że dzisiaj mając A, lotnisko, B, prawie 17, może jeszcze nie zrobioną, ale zaplanowaną na wykonanie. To mówimy, że ogólnie 17 chodzi o drogę Lublin-Warszawa. Mówimy. Oraz w jakiejś perspektywie, ten rząd już sobie na pewno z tym nie poradzi, bo sobie nie poradził z drogą tak zwaną siódemką Warszawa-Dorohusk, ale to też mówimy o drodze kolejowej Lublin-Warszawa. Więc to, co zawsze duży biznes, ten nadający rytm pewne rozwoju miasta,
mówił, że nie macie infrastruktury, możemy powiedzieć, otóż mamy tę infrastrukturę, jeśli nawet nie, to za chwilę będziemy ją mieli. Więc jest pytanie, co proponuje? W naszej propozycji jest kilka spraw dotyczących przede wszystkim pracy i płacy. Pracy, szukania, pobudzania tego, co potencjału, który jest u nas, b, szukanie inwestorów polskich, bo tak naprawdę inwestorów polskich, którzy już dzisiaj inwestują poza granicami Polski, jest naprawdę dużo. Naprawdę dużo i myślę, że jestem przekonany, a wręcz prowadziłem już kilka rozmów, gdzie faktycznie uda się, nie mogę dzisiaj jeszcze powiedzieć po nazwisku, uda się niektórych zaprosić, skutecznie zaprosić do inwestowania w Lublinie. Lublin nie jest złym miejscem do inwestowania. Owszem, nie jest na głównych trasach tranzytowych, co wiadomo, zawsze daje inny potencjał, ale z całą pewnością nie leżymy już na końcu świata. A jeśli nawet troszeczkę jeszcze leżymy, bo ta Lublin-Warszawa, ani droga, ani kolej nie jest zrobiona, to lada chwila będzie zrobiona. A gdyby pan został prezydentem Lublina, czego panu życzę, co by pan powiedział, jak pan sądzi, za 4 lata? Co by było pana największym osiągnięciem? To, co powiedziałem, jeśli mieszkańców będzie tyle, ile jest dzisiaj i nikt nie odpłynie, a ci, którzy będą zadowoleni, to byłby największy sukces. Bo naszym celem jest mniej mieszać beton, ale więcej patrzeć na człowieka. I te pieniądze unijne, które są, dać zastrzyk, kwant energii i firmom lubelskim, przede wszystkim firmom lubelskim, ale też zaprosić z Polski tych dużych, może nawet bardzo dużych, może również poprosić tych spoza granic Polski, żeby tu inwestowano. Mamy zaplecze. Lublin niespełna 350 tysięcy mieszkańców, ale całe województwo to 2200. A 2200 to jest państwo jak Estonia, prawda? Także możemy powiedzieć, mamy tu zupełnie niezłe państwo z piękną kulturą, ze świetną tradycją i można powiedzieć, dlaczego tu nie powinna się zaczynać Europa. Rozumiem. Panie Grzegorzu, odejdźmy od tego tematu bieżącego. Pan nie jest politykiem. Nie jestem. Ale wybory prezydenckie no niewątpliwie mają jakiś charakter. To są oczywiście wybory samorządowe, ale akurat na te funkcje prezydenta i tak dalej myślę, że mają w pewnym stopniu charakter polityczny. Dlaczego pan się zdecydował na kandydowanie na urząd prezydenta Lublina i dlaczego z list Prawa i Sprawiedliwości, ze wsparciem Prawa i Sprawiedliwości? Uważam, że w tak dużych miastach jak Lublin, bo Lublin jest jednak dużym miastem, faktycznie jest duży element polityki. Faktycznie jest duży element polityki w wyborach samorządowych. Samorząd nie jest mi obcy, patrząc na moją pracę w porcie lotniczym blisko 7 lat, to jednak pokazuje, że te relacje, które potrafiłem budować i z Urzędem Marszałkowskim, Zarządem Województwa i z ratuszem, dają mi podstawę do tego, żeby nie błądzić, a sprawnie poruszać się w systemie samorządowym. Jeśli chodzi o politykę i poparcie przez partię Prawo i Sprawiedliwość, to z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że wiele rzeczy się zmieniło absolutnie na plus. Tam program, który został przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość w ujęciu samorządowym, dość konserwatywny, w najlepszym tego słowa znaczeniu, w większości sytuacji pokrywa się z moimi przekonaniami co do prowadzenia biznesu i rozwijania biznesu. Dlatego też cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało mi, a ja z przyjemnością przyjąłem ich propozycję. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Dzisiaj gościem Lublin.com.pl Live i telewizji internetowej niezależnylublin.pl był pan Grzegorz Muszyński, kandydat na prezydenta miasta Lublina. Dziękuję panu bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo.